Ponad 600 kart okazało się nieważnych, ale głosy 8048 osób zdecydowały, na co wydamy 2 600 000 zł z miejskiej kasy. Największe poparcie zdobył pomysł utwardzenia żwirowej ulicy Dąbrówka. Ten projekt poparło 1651 osób. Wartość inwestycji oszacowano na 120 000 zł. Na drugim miejscu pod względem poparcia uplasował się bike park, na który mieszkańcy miasta skłonni są przeznaczyć 900 tysięcy złotych. Pozostałe projekty inwestycyjne, które będą zrealizowane, to między innymi modernizacja szatni piłkarskich na Zarzeczu, oświetlenie głównej alei na cmentarzu Przyreja, parkingi na Sportowej, odtworzenie pomnika generała Dwernickiego w bramie wjazdowej na teren dawnych koszar przy Pułaskiego. Z dużych projektów wystarczające poparcie uzyskał też pomysł modernizacji i oświetlenia terenów rekreacyjnych przy Wojska Polskiego 17. Cieszy fakt, że wystarczająca, by zapewnić realizację, liczba osób zagłosowała na projekt dotyczący kastracji bezdomnych zwierząt. Inicjatywę poparło 700 mieszkańców miasta, którym bliski jest los bezpańskich czworonogów. Spośród szeregu projektów społecznych i kulturalnych mieszkańcy Suwałk wskazali do realizacji m.in. akcję profilaktyczną Poukładaj sobie raka, pomysł ekologicznej oazy między ulicami Reja i Pułaskiego czy jubileusz 30-lecia suwalskiego zespołu Night Cam.